Chciałem przyjąć pana stanowisko do wiadomości. Mogę? Jako długoletni pracownik tego zakładu, mogę tak powiedzieć, było różnie, ale pierwszy raz słyszę, za komuny było inaczej, ale pierwszy, że jeżeli ktoś dobrze spełnia swoje obowiązki, zamiast być pochwalony, bo był prywatyzację, traktujemy jako klaps. I za to, że zarząd sobie dobrze radzi, że panu nie przysparzamy długów, to za tym mamy dostać kopniaka? Słuchajcie, to nie jest tak. Ja jeszcze raz się odniosę do firm, które były prywatyzowane. Były w takim momencie, miasta były w takim momencie, że musiały sprzedać. To jest tak jak z samochodem. Jak przyjąłem na remont, muszę sprzedać, to sprzedaję, tak? Ale już wtedy cieszę się, że w ogóle ktoś to ode mnie kupił, że nie muszę płacić za zumowanie. Potencjalnym kupcem, oferentem może być PGE. Tak, rozumiem, ale to gdzieś tam w takich rozmowach, że tak powiem, niepotwierdzonych, nie, że to PGE jest zainteresowany kupnem. PGE jest właścicielem 1/3 udziałów PEC-u Bogatynia. PEC Bogatynia właśnie bankrutuje. Słaba rekomendacja. Teraz nikt nie chce kupić. Nie? 19 wiek, spółka nierozwijana całkowicie, zacofana. Nie, nie jest to wielka rekomendacja, to był tylko taki wstyczek. A tu mam taki komunikat numer Międzyzwiązkowego Zespołu Negocjacyjnego PGE Górnictwo i Energetyka i tak dalej w plenotytule z 6 czerwca 2012 roku. Na posiedzeniu zespołu trójstronnego poruszono również temat sprzedaży kopalni Adamów i Koni. W umowie sprzedaży tych kopalń zawarte są m.in. gwarancje pracownicze narzucone przez inwestora, nie podlegające żadnym negocjacjom przez Ministerstwo Skarbu Państwa, przewidujące m.in. gwarancja zatrudnienia 6 miesięcy dla pracowników administracji zaplecza, 36 miesięcy dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy wydobyciu węgla. Jaki pakiet socjalny pan może dla nas wynegocjować, jeżeli takie potęgi jak kopalnie Pątnów, Adamów, Koni nie są w stanie wynegocjować dla swoich pracowników więcej? Oni zostali postawieni przed faktem dokonanym. Czyli ja powiem tak, ja jak rozmawiałem między innymi z panem, pytałem się, czego załoga, jakie pakiet socjalny był satysfakcjonujący dla państwa. Ale właśnie, ja mówię tak, okej. Ale pan mówi, że 20 lat. Jak my idziemy negocjować 20 lat, potencjalny kupiec mówi nie 25, tak? Tylko, że jak ja rozmawiam z panem naturalistę, nie jesteśmy niczym zainteresowani. Zostawcie nas jest bardzo ulotne, bo pracownicy kopalni ówczesnej jeszcze kawy Beturu na etapie prywatyzacji wynegocjowali sobie tam 10-letni okres ochronny, niektórzy nawet więcej. Tylko, że zaraz później przestano do tego dotrzymywać. Pracownicy byli wypychani na program dobrowolnych odejść, a w tej chwili z tych pakietów zostały jakieś strzępy. No i sam pan wie, że sytuacja również kopalni Turów jest na granicy strajku, akcji strajkowej po prostu. Oni też mają już na gardle. Tak wygląda polska prywatyzacja. Nie. A my, to jest duży zakład, to jest wiele tysięcy ludzi. Nas to jest niespełna setka. Znaczy, kto się z nami będzie liczył? Nie,
Nie, bo nikogo nie zwolniono na siłę. Owszem, to znaczy można powiedzieć, że kogoś wypchnięto na PDO. No nic nie zauważył, ponieważ kurator wnosi wodę jajarny się nie zaczyna, wydaje się na rynku do rozwoju. A w tym przypadku walczymy o swoje miejsca pracy, które jest zasadniczą sprawą. Jest bardzo dużo, też nie dużo, jest młodych ludzi. Gdzie wszyscy pójdą? To nie jest najprostsze. Każdy właściciel, czy nawet na zachodzie, swoje mamy też nie zamierzą, jak się tu mówi. Tak samo ciepłownictwo, czy MPGK, to odlega to miasto. I miasto mało. Nie naj... Chyba nie jest faktem, żeby najprościej jest nas sprzedać, czy już zrobić wycenę w ten sposób. Tylko tak jak nie patrzy, to proszę, żebyśmy funkcjonowali. Słuchajcie, tak. Tylko jeszcze raz powtarzam, ciepłownie w Unii Europejskiej to jest bardzo, bardzo, bardzo specyficzna działalność. Ze względu na to, że są wiele norm środowiskowych, reguluje pracę takich firm. Tak? W związku z tym, jeżeli firma nie wykonuje, nie spełnia norm narzuconych wdrożenia przez najbliższe 5-10 lat, są na spółki. Tak? Pan prezes mówi mi w rozmowie z zeszłego tygodnia, zresztą dzisiaj potwierdza, że już w tej chwili, ponieważ normy są tam wchodzą, wy ich nie spełniacie, one wchodzą za 10 lat, spółka już zaczyna szukać sposobów finansowania. To jest dla mnie argument informacji. Tak? Jeszcze raz powtarzam, państwo działacie na bardzo specyficznym rynku, bardzo mocno regulowane środowiskowo. Nie chcę sytuacji, w której pewnego dnia będę musiał rozstrzygać, tak? Bo będzie sytuacja taka, jest zaznaczona, że będzie sytuacja taka, że nie spełniacie jakiejś normy, ja muszę tą inwestycję kosztuje 20 milionów złotych i nie mam. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest zważenie, zebranie argumentów, zważenie i podjęcie decyzji. Jak mówię, jeżeli będzie decyzja za, to się z Państwem spotkam. Jeżeli nie będzie takiej decyzji, jeżeli będziecie bardzo się chcieli ze mną spotkać, z przyjemnością się spotkam, jeżeli nie, przekażę prezesowi, żeby powiedział za wodę, żeby spała z tobą. Ale na to też muszę mieć czas, żeby podjąć dobrą decyzję. Przepraszam, że tutaj. Taryfami i rozkazuję się nazywam. I mam do Pana pytanie, bo Pan tak się o nas martwi, co zrobić? Ja teraz się pytam, co miasto robi, żeby nikt nie budował budynków na naszej sieci, do nas się nie przyłączając? Bo miasto nie robi w tym kierunku nic. Budują się obiekty, podłączają się do sieci gazowych, na to pozwalają te Wasze działy inwestycji i nikt nie zrobi nic, żeby się przyłączyć do sieci, do specu. Przecież to by było we wspólnym interesie. Ja panu podam kilka przykładów. Budynek Lidlu stoi na naszej sieci. Budynek Kościuszki, pana Papanału, cały budynek wybudowany przy naszej sieci ciepłowniczej nie podłącza się do gazowych. Nie. Jeżeli by była decyzja miasta, że wiesz, a ja panu podam za przykład miasto Bolesławiec. Proszę powiedzieć, co oni tam robią. No właśnie, oni nie pozwalają nikomu się wybudować, żeby podłączyli się do gazu, jeżeli w pierwszej kolejności nie sprawdzą, czy jest możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Sprawdzą. Tak jest nawet w Unii w urzędzie. Nikt nie da zezwolenia, jeżeli nie sprawdzi. I tak było już wcześniej, bo tam już od kilku lat prowadzą taką politykę, żeby w pierwszej kolejności przyłączyć odbiorców do sieci ciepłowniczej, żeby w ten sposób obniżyć ceny ciepła. A centrum to sportowe, które będzie wybudowane, to kto będzie ogrzewał? No właśnie. Nie, prawdopodobnie gazowe będzie ogrzewanie. To jest. A proszę powiedzieć, czy ktoś występował o jakieś warunki do nas? Był przetarg. No mam pani wie, bo rozmowy z prezesem. Ale proszę powiedzieć, czy na 100% będziemy my ogrzewać? Spadnie temperatura poniżej 19 stopni, to jest
wymagana do rozgrywek klasy polskiej, ekstraklasy, to państwo zaczniecie palić w kopne po to, żeby było tam ciepło. Prezes, ale prezes tego się nie da, tak? Więc tam była rozważana alternatywa, czyli główny zawód ciepło z ciepłowni, a dodatkowo musimy prawdopodobnie wybudować dodatkowo kwestie takich inwestycji i w pierwszej kolejności, żeby była oferta podłączenia tych odbiorców takich dosyć dużych, jak pan przed chwilą prezes powiedział, stojących na naszej sieci, którzy sobie kapryszą, wybierają źródła energii cieplnej. Poprę jeszcze do jednej
przykładem w Głogowie ciepłownia ma widać lepszy posłuch, bo też więcej odbiorców jest energii cieplnej z sieci miejskiej niż z gazowni. To też nie jest jakiś tam absurd. I a propos tej prywatyzacji tego naszego spotkania, ja bym naprawdę prosił, żeby, skoro nie ma przesłanek, mamy jeszcze spory zapas czasu, nie mącić tej wody, bo to jeżeli pan już powołał zespół, no to teraz będzie pan wydawał pieniądze. Ktoś musi oszacować, będzie jakiś majątek na nas. Nie, czekajcie. Nikt nie będzie wydawał pieniędzy, bo na razie zespół ma przedstawić przesłanki do prywatyzacji, to przesłanki do tego, żeby nie szukać inwestora strategicznego dla firmy. Więc na razie do wydawania pieniędzy, ja nie jestem skłonny do wydawania pieniędzy. Ale dostaje pan co kwartał raporty. Czy tam są jakieś argumenty, które przemawiają za tym, żeby już się rozglądać? Żeby... Tak. Są? Są? Tak. Są argumenty. Jest jeden argument, na który nikt nie ma wpływu. To, jaka będzie pogoda, jaka będzie ta zima. I tego ani nikt, ani prezes, ani pan, ani my nie jesteśmy w stanie zagwarantować. Ale z tych doświadczeń, które do tej pory byśmy odnieśli, z tego, co udało się wykalkulacje przeprowadzić, to nic tam nie wskazuje na to, że jutro, czy nawet za 4 lata będzie już obowiązek, czy nie mówię o sprzedaniu, bo pan już mówi, że trzeba będzie oddać, bo nie będzie wtedy o czym negocjować. No. Także absolutnie na nie. Bo pan jest tak, nie rozumiem, ale wszyscy są. Okay. No ja rozumiem, no tylko jeszcze raz powtarzam, tak? Ja, żeby podjąć dobrą decyzję, muszę mieć dane dotyczące tego, jakie są zagrożenia, jakie są wskazania, jakie są przeciwwskazania. I powiem tak, mam, że tak powiem, niejako do tego prawo, a też czuję obowiązek do tego, żeby taką analizę przeprowadzić, ponieważ ja muszę wiedzieć, jakie stoją przede mną, jako władzę miasta, tak, zagrożenia, w działalności tego czy innych przedsiębiorstw. A jeszcze dwie kwestie. Pierwsze to jest, są taryfy i bezpieczeństwo mieszkańców, jeżeli chodzi o wysokość opłat za ciepło. W tej chwili reguluje to URE w przypadku naszej spółki i innych również. I jest to na poziomie pokrycia kosztów uzasadnionych, czasem nieco poniżej. W efekcie mieszkańcy otrzymują ciepło po stosunkowo niskich cenach spożywczych. Jesteśmy w czołówce tabeli, jeżeli chodzi o, w cudzysłowie, taniość naszej produkcji. Jeżeli zostaniemy sprzedani, sprywatyzowani, a ceny zostaną uwolnione, to wcześniej czy później nastąpi. Tak skostniały twór jak URE, wcześniej czy później gdzieś się to musi rozpaść, a ceny energii i nośników zostaną uwolnione. Jedyny, kto będzie władny regulować te ceny, będzie właściciel. Teraz pytanie, czy sprzedaż spółki takiej jak nasza, ciepłowni, jest w interesie mieszkańców, bo w ten sposób wyrzeka się pan niejako możliwości wpływania. Wtedy to pan lub państwo następcy będą mogli regulować ceny, ustalać ceny ciepła, również rentowność naszej spółki i naszą sytuację finansową poprzez regulację cen. W przeciwnym wypadku prezes PGE, Dalki czy ECO Opole nie będzie z panem negocjował ani z organem samorządowym cen energii. Po prostu ja właśnie... Ja też za mną nie negocjuję, ja tylko wysyłam... Wysyła to górę, ale górę wcześniej czy później tą górę. Ustala, tak. Ja powiem, czy możemy się zastanowić, co będzie robił kolejny właściciel, jeżeli taki będzie, tak? Ja powiem, ale też nie wierzę w to, że w dniu, w którym zostaną uwolnione ceny, państwo nie staniecie przed zakładem i nie będziecie protestować, bo chcecie podwyższyć. Bo przecież możemy podwyższyć cenę ciepła i też nie zagwarantuje mieszkańcom, że w tym kształcie, w jakim jest firma, nagle ceny nie wylecą w górę, tak? Ale jest to... Bo to jest dywagacja, tak? Bo... Ale dzieje się to wtedy w drodze pewnej ewolucji, a nie rewolucji. Czyli nie zostaniemy pożarci, to będziemy musieli się przystosować. Nie? A tutaj musimy się liczyć z pewnym, że ktoś nas pożre. A druga sprawa to jest właśnie sytuacja finansowa naszej spółki. I tu mam załącznik. Nie musi podwyższyć konsumentów, nie musi zakupować. Ale ja bym zadowolony, ale jest pan właścicielem? Proszę.